Na początek chciałbym zaprosić na forum piracz.pl, czyli forum.piracz.pl. Ewentualnie na naszej stronie piracz.pl jest odnośnik do tego forum, czyli zakładeczka taka na górze. I co? Dochodzą tam trzy działy, czyli dział radiowo-telewizyjny, znaczy ogólnie radiowy, telewizyjny i audio, czyli wzmacniacze i pochodne. Dlaczego zawsze to tak jest? Dobra, już nie będę teraz nawijał bawełnę, tylko jak wchodzę na YouTube, to jest zawsze mnóstwo komentarzy pod każdym filmikiem, nie? A na stronie macie nawet forum. I do tego forum praktycznie nikt tam nic nie pisze. Także już teraz wiem, tak szczerze, tak dochodzę do takich wniosków, że ogólnie to lubicie sobie tylko popatrzeć na to, co tutaj się robi, co się dzieje, ale już własnej inwencji twórczej nie ma. A jak już trzeba coś napisać, to rzadko kto tam jest, dopiero kilka osób, które coś tam pisze. No dobra, czyli w następnych odcinkach całkowicie wyłączamy. No w sumie to po co? Ja się nie obrobię z czytaniem, albo czytać forum, albo czytać wasze komentarze pod filmami. I wolałbym, żeby to było na forum, niż pod filmem. Dobra, ale to mniejsza o to. Słuchajcie, zamieściłem tam taki mały opis ze wsadem do Atmegi, do takiej malutkiej Atmegi 8, dosłownie takiej malutkiej, tej standardowej. Zamieściłem tam schemat. Fakt, że schemat jest do dużej Atmegi, bo to były wcześniejsze prototypy, były na dużej, bo nie umiałem polutować, że tak powiem, takich małych elementów, ale odkąd jest dobra lutownica i groty wymienne, a mianowicie grot Ota Minifala, o, to taką Atmegę to nie ma żadnego problemu, żeby ją polutować. Więc gorące podziękowania dla Krzysztofa za fajny sprzęcik. Gorące podziękowania dla pana Adama za jeszcze fajniejszy sprzęcik, który był w ostatnim odcinku. Więc zaczynamy, słuchajcie, działać. I zaczynamy kolejny, że tak powiem, kolejne filmiki. Ta-dam! Schemacik już widzicie. Ja się biorę praktycznie do dzieła. Musimy sobie ten schemacik tutaj stąd zabrać. O, a tu mamy już, powstaje, że tak powiem, płytka, która też zostanie zamieszczona na naszym FTP-ie. Będzie odnośnik do, odnośnik już jest na forum do tego projektu. Fakt, że tam jest troszeczkę inne PCB. Tutaj dojdzie stabilizator. Słuchajcie, musiałem 3,3 V stabilizatorek dołożyć, bo ta mała Atmega, ta malutka, o właśnie, już się chyba zgubiła. Dobra, mam jeszcze ich parę. Ale numer. Ona jest zasilona z 3,3 V. No i szukanie Atmegi. Jest. Co to ma robić? Co to, do czego to ma służyć i co to ma robić? A mianowicie, tu jak widzicie już ten schemacik, to ma być kontroler joysticka do malinki, do RetroPie, czyli do emulator. Dostałem ostatnio informację, że symulator można zasymulować na układzie w hardware, a emulację można zrobić w software. No to dobrze, no to my będziemy emulować. emulować?
Dobrze mówię? Dobrze mówię. Będziemy emulować różnego rodzaju po prostu komputery. RetroPie, czyli obsługa konsol komputerów retro. No to dobra. Schemacik mamy. Mamy tutaj sobie rozwinę na drugim monitorku. Troszeczkę go powiększę. Może się uda. Przeglądarka w tym dobra. No to co? Jedziemy, słuchajcie, bo tu nie ma na co czekać, tylko trzeba zrobić jak najszybciej płyteczkę, bo to jest bardzo proste. Elementy już praktycznie są tutaj widoczne. Oprócz tego dojdzie właśnie ten stabilizatorek. Tutaj musimy sobie zrobić tak. Najpierw przerysować schemacik. Zasilanie. Tu na wejście. Kopiuj na wyjście. OK, kopiuj masy, kopiuj, jedziemy dalej. Dobra, jedna. Teraz zrobimy sobie mu. O nie, no tak za dużo miejsca to będzie zajmować. Tak, żeby to jakoś w miarę po ludzku ładnie wyglądało. Niech już tak zostanie. I teraz tak, zasilanie mamy puszczone tylko do VCC, a referencyjne jest luźne, czyli nie używamy analogu ani żadnego ADC w atmedze. Bardzo dobrze. Poczekajcie, czy to wszystko się łączy? Wszystko się łączy. Czyli jednym słowem, tak, troszeczkę go podnieśmy i zaczynamy rysowanie schematu. AVCC analog 4,5 VCC to VCC. OK, do wyjścia. To teraz idziemy dalej. W sumie AVCC też do niczego nam tutaj nie będzie potrzebne, bo ani referencyjnego, ani analogu. Używamy. Możemy je sobie zrobić delay. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Tutaj sobie, wiecie co zrobimy? Przeniesiemy to wszystko. No, drop. Tak, na tą wysokość. Prawie dobrze. No, trochę zabawy będzie. Także ja się biorę do robotki, a wy sobie posłuchajcie muzyczki.
D plus USB to PD2. PD2 to jest tu. No to ciągniemy drugą PD2. No i dobra, i mamy podłączone gniazdo USB. Mamy stabilizator, mamy AVR-a, mamy wyjście na przyciski, mamy do programatora złącze. Więc teraz przechodzimy na olesieczka. Tego nie jest źle. Słuchajcie, no nie jest źle. Zawsze mogło być gorzej. Ustalamy sobie rozmiar płytki. Grid. Najpierw sobie włączymy grida. Tutaj ja sobie zawsze przełączam na milimetry. Chociaż ludzie mówią, że nie można, bo później raster nie pasuje. Takie bzdury sobie ktoś tam pisze. Taki na przykład Mirek. I teraz jeszcze zrobię jeszcze jedno lepszy moty, którego też nie zalecają robić. Na przykład weźmy sobie tutaj, odpalmy kalkulator. O. I mamy 1,27, to jest jak w inczach, to mamy 0,05, nie? Tak, w milimetrach to mamy 1,27. Ha. No to 1,27 podzielimy sobie, to zagęścimy. Podzielimy sobie to przez 4, bo zawsze zapominam, to jest 0,3175. 0,3175. Ok. Ha, ale gęsta kratka wyszła. I bardzo dobrze, i zobaczcie, i będzie wszystko pasować. No. Na AVR-a. A wy mówiliście, że nie, co niektórzy. Dobra. No. Jak myślicie, ta płyteczka będzie miała gdzieś no 44. Może troszeczkę wyżej zrobimy, co? Myślę, że wejdzie tak 30 mm na 50, co? Nie no, na 40. Dobra, mowa. Stawiamy to, co musimy postawić. To będzie chyba najrozsądniej tak zrobić. Chyba. Kwarc. Babach. Kondensator. Od strony druku oczywiście. Wiecie co ja zrobię? Zrobię tak. Słuchajcie. Patrzcie. Mirror. Co? Nie można? Co nie można? Czekajcie, to teraz tak. Gorszy kłopot to zawsze jest z łączem ISP. I zawsze z plusem. To powinno mi tutaj jakoś się zmieścić. Tak, tu dajmy na to, nie? Tu powinno wejść. Dobra, te kondensatory takie bydlaszcze, ale to tam trudno. Plusik mamy tutaj, no to dobra, to zróbmy sobie tak. Zróbmy
sobie tak. Ojej, 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 ojej. Jeszcze nie to. Tego to w ogóle sobie tutaj postawię, o tu. O tu. Do odprowadzenia ciepła. O. Czekajcie, czekajcie, bo to wychodzi na to, że C3 to jest do minusa, tak? A skąd on idzie? O, 20. USB. Od plusa. Diody to będą wielkie, ale to muszą być takie wielkie. I one będą szły do minusa. Czekajcie, name. To nie jest minus. O. To jest plus, name. Tak jest, to tutaj mamy minus. Lepszy motyw odwalimy. Odsuniemy ten stabilizator, żeby nam kwarca nie grzał. Myślę, że to powinno tak zostać. Druga szyna. Teraz tak, te dwie diody musimy sobie jakoś teraz tak, gdzie my mamy szynę dalej, MOV. Znaczy chodzi o wejście, do AVR-a od spodu, a ty. Czyli to wypadałoby może tu zrobić ogólnie. R2 tu. R1 tu z boku. R2 tu. Dobrze będzie. Dobrze, prawie robi dużo różnicę, co nie? Ojej. Diody to muszą być, bo to są stabilizacyjne.
No to teraz już tu mało zostało, że tak powiem, do poprawek. Już niedużo. Przesunięcie tylko. W sumie to zrobimy tak. O, tak, o. Troszeczkę od brzegu to musimy wszystko przesunąć, bo tu będą jeszcze jakieś śrubki pewnie montażowe z samych brzegów. Tu i tu. Przesuwamy jeszcze, teraz zagęszczamy to wszystko, bo musimy tutaj sobie więcej miejsca zrobić na odprowadzenie od AVR-a do wyjścia. Niedużo w sumie, ale zawsze to trochę luzu więcej to będzie tak jakoś, tak chyba mi się wydaje, że tak chyba będzie lepiej, nie? Bo będziemy tutaj zaraz rzeźbić z tym. No dobra, to teraz tak. Słuchajcie, jest jeszcze tyle ścieżek. Jakbym to tak sobie to, o tak wszystko wyciął, nie? Nie, no tak to nie. Ale tak na przykład całe opisy te wszystkie. No to co? No to jeszcze tutaj jest troszeczkę jest tych ścieżek, nie? No to zróbmy sobie teraz poligon i przynajmniej GND wyrzućmy na raz. Poligon ja robię zawsze większy trochę. Tylko tutaj ta grubość tego poligonu to taka bycza. Izolacja to 0,6 dajmy na to. Grubość, dobra. O, trochę więcej niż mamy obwód. Okej. Okay. Nazwiemy go sobie name GND. OK. I klikniemy ResNet. Zobaczcie, ile tutaj tych ścieżek. A teraz jak zrobimy repoop, to już nie mamy, słuchajcie, masy. Już masy nie ma ścieżek. Jeszcze będziemy musieli się pogłowić, jak to zrobić, żeby to zrobić. Na przykład tutaj jest na odwrót gniazdo założone. Trzeba zrobić mirror. Albo na schemacie przerobić. Czyli jednym słowem musimy tak odwalić tutaj sobie dymkę. I zrobić tak dla niego mirror. Pach. I zobaczcie, się przyniosło to wszystko. Oj. Czekajcie, od razu jeszcze to przyniesiemy, bo tutaj to tak jest aż tak za bogato daleko. To jest plus, no? R1. Gdzie on to na schemacie siedzi? R1. Aha, to jest zasilanie linii de minus. 1,5 kiloma. No to musi być gdzieś blisko diod. Sobie to tak szybciutko wykoszamy wszystko, co nam nie jest potrzebne. Zostawiamy tylko ślady. I teraz robimy sobie po kolei. To jest na przykład nasze GND, zobaczcie. No. Czemu to jest widoczne? Przecież tutaj zrobiliśmy. W poligonie. Aha. Teraz nie będziemy mieli miejsc lutowniczych. Nie, słuchajcie, to zróbmy sobie te miejsca lutownicze. ResNet. I zobaczcie, co tu wyszło. Gdzie się połączyło nam tu. I nie mamy, słuchajcie, tych drugich. Nie, no to zróbmy to. Co ja zrobiłem? Preferencje.
inteligencję i zróbmy sobie pola lutownicze. Wypełnienie apli. O, i mamy pola. Mamy pola lutownicze, a specjalnie po to, żeby potem te cyna się nie rozdawała gdzieś tam na boki. Dobra, to co? Włączymy. Musimy sobie zdjąć kurcz. Poligon gdzieś tu był. Lipu. O. I jedziemy najpierw kwarc. Router. I grubość ścieżki 0,4. Tu to będzie idealne. Tak se myślę. Mamy kwarc. Teraz kwarca moglibyśmy sobie trochę podsunąć ten kondensatorek, to tu musimy sobie dodać, o, żeby zrobić mów trochę bliżej kwarca, no bo po co aż tak daleko, tak samo tego. Dobra, łączymy dalej road. Na przykład to jest GND, czyli musimy zrobić sobie, nie no, aż takie jaja wyszły, tylko coś przesuniesz, to czekajcie, raz net, no przecież to jest GND, name GND, no. Czemu on nie oblał do końca atmegi, na przykład do pinów atmegi, GND nie oblał. Wiem czemu. Musimy zmniejszyć. Mamy małe odstępy. To musimy izolacja jest 0,6, zrobić 0,4 tak jak ścieżki. O, prawie doszło. A jakbyśmy zrobili mniej... O, właśnie, o to mi chodziło. Zobaczcie, wszystkie masy. Rasnet. Ripup. Ale jedna nie jest. Włączymy dalej. Nie ma czasu. Ale brzydko, żem zrobił, ale to nic. Będzie wiadomo, że do tych dwóch pinów. To co? To teraz się bierzemy tutaj. To co możemy, to... Tu się bierzemy. Zasilanie. Możemy sobie dać grubszym. Delikatnie. A co? Będę żałował? Gniazdo USB, zasilanie. No, to teraz zobaczcie, co tu nam wychodzi. No to jak, jeśli to tak brzydko, to no, musimy sobie troszeczkę tu przesunąć, a co? Nie można? Możemy sobie to zrobić tak, te diody, o. Okay.
No dobra, no to pogońmy sobie teraz jeszcze plusa do wyjścia. Wyjście plusa, ok. I tak jak myślałem, że z tym może być kłopot, ale to nic. A może nie będzie. I plusa puścimy sobie. Aha. Cofnij. Bo tu jest troszeczkę za bogato. 0,4, a nie 0,6. I teraz musimy się dobić, słuchajcie, z tym plusem. Tu z boku. O. Zobaczcie, no prawie dobrze, nie? Dobra, może być. Kurde, musi. I teraz tak. Będziemy to łączyć od pinu. O Jezu, co ja tutaj narobię? Dobra. Albo inaczej, od Atmegi do pinu. Router. Od Atmegi. O, tak. Tak mi się wydaje, że musimy troszeczkę przenieść to gniazdko od... No i ostatnie to tam miało być niepodłączone. Dobra. To teraz jeszcze tak. Jak tutaj wyciągnąć ten jeden pin, żeby go dogonić do... To jest prawdopodobnie SCK. Ośrodkowa, tak? Nóżka. Środkowa nóżka. Nie, to nie może być SCK. To jest... Reset, panowie. To jest reset. Dobra, jedziemy jeszcze z tym. Okej. Teraz pojedziemy sobie z tym. Wiedziałem, że to tak trochę źle podsunęłem, ale to nic. Przesuniemy sobie najwyżej w tą stronę. Jeszcze inaczej. Wiecie, co ja zrobię? Tylko, żeby potem mi to, kurde, może się nie zgadzać. Nie, mirrora nie zrobię. Najwyżej mógłbym zrobić. Bo jakbym zrobił mirror na gniazdku ISO, ISP, to potem nie od tej strony piny by trzeba było lutować. A
pewnie cię tak trochę to... W sumie tak. W sumie moglibyśmy to zrobić od strony druku wszystko i w SMB. Nie, dobra, nie zostanie. Bo jak zrobiłbym mirror, to wtedy bym miał sobie tu u góry te pinę. A, dobra. W sumie to reszta tych pinów nie jest używana. Przeplatanki takie, tylko zrobię to z worki zastosujemy, co? Tak mi się wydaje, że to chyba będzie najrozsądniej. Przynajmniej jedną tutaj. Na przykład zróbmy sobie tak, routę. Przyciągnijmy sobie to tu. O. O. I teraz zróbmy sobie przelotkę. Dajmy na to do tego miejsca i tutaj drugą przelotkę postawmy. O, i będziemy mieli zworkę. I to samo będziemy musieli jakoś wyprowadzić z tego pinu do tego pinu. Czyli tak, przesuniemy sobie tego kondensatora, te rezystorki. Jednak tutaj na diabeł wyszło. Może i nie. No. Dobra, lipo. Routę. No. Teraz tak, jak to by zrobić? To co to zrobić? Miękkim przewodzikiem ten jeden reset podpiąć? W sumie ten reset on by mógł iść do plusa przez rezystor, jeszcze jeden, bo by był podciągnięty, ale na schemacie nie przewiduję tutaj czegoś takiego. No i teraz może być kłopot, bo na schemacie ogólnie nie przewiduję programatora. Można byłoby się podpiąć pod piny, przecież mamy wyprowadzone piny, nie? Wiecie, że wyprowadzę reset na pin. Przesunę te wszystkie piny. I jakbym wyprowadził reset na pin, to wtedy te całkowicie ISP nie jest tutaj do niczego potrzebne. Dobra, zróbmy tutaj przelotkę. Tu. I teraz zrobimy sobie miękki. Tutaj to faktycznie, tutaj to powinniśmy o tak o, nawet faktycznie to miękkim przewodem zrobimy, to zrobimy sobie takie kółeczko, a co? I sobie tutaj zróbmy, o, że stąd dotąd to tylko dwie zworki wyszły, to dużo. No i teraz patrzcie, tu nie mamy połączenia masy. I co wy na to? O tak. I mamy połączenie masy. Tu nie mamy połączenia masy.
Bym to zabrał, tutaj dowaliłbym z worka i mógłbym dowalić bez żadnego problemu. Patrzcie. Patrzcie. Albo nie patrzcie. To z workę przesuwamy tu. Ok. Taka piękna, ładna. Tutaj nigdzie do nie mamy masy podpiętej. Czyli musimy zrobić tak. No niestety, ale tak trzeba. No. Tutaj będzie miękki przewód. No. I tutaj sobie porobimy, wiecie? Tak, jednak tak zrobimy. Ok. Router. Ja wiedziałem, że to tak będzie z tym, z ISP, bo zawsze to tutaj z tym to nie jest dobrze. Przedzielmy sobie tutaj. I przyjdziemy sobie na button. Ok. I tutaj rąte. I przejdziemy sobie na top. Do tego miejsca. I przejdziemy sobie przelotką tu. Prościej. Prościej. Masa podpięta. Podpięta, ADC podpięte, podpięte. W takim razie zmniejszamy płytkę do minimum. Chociaż tutaj dojdą kołki montażowe. No to tak zróbmy, wiecie? Przejdźmy jeszcze sobie na ten i sobie tutaj znajdźmy sobie Super Drill na przykład. W bibliotece. Na S. Super. Special drill. Proszę bardzo. I tutaj sobie weźmy wymiar 2 mm, 3 mm. To będzie akurat dziura 3 mm. Kurde, gdzie to się schowało? Ojej. OPLS. To bezpieczniki to nie jest specjal drill. 3 mm, tak? Dobra, i sobie postawmy gdzieś, obojętnie gdzie, 4 sztuki, żeby teraz, jak przejdziemy na płytkę, żeby one już tutaj były gdzieś i czekały na nas. O kurde, jakie duże dziury. A to tylko 3 mm. Ale to nie nic z tego. Postawmy je sobie tutaj przy samych. Tutaj się dojdzie główka od śrubki. To będzie cienko, ja to widzę. A to nic, powiększymy troszeczkę tą płyteczkę. Słuchajcie, tak żeby było można ją sobie zamocować. Jednak jeśli to ma być sterownik gdzieś tam zamontowany w do maszynki takiej retro, no to niech on sobie będzie miał te otwory. No chyba, że jednego tu prześrodek od Megi postawi. może nie. Czekajcie, równo, równo. To teraz tak. To sobie nie. To delete. Teraz klikniemy raz net. O! Ślicznie powiększyło nam płytkę.
Świetnie, to teraz jeszcze zobaczmy, jak to będzie wyglądać z elementami. Od tamtej strony oczywiście. A wszystko zapiszemy. Ło, za bogato. Nie potrzeba mi aż tyle opisów jeszcze. O! Walue niepotrzebne. Dobra. Tak to będzie wyglądać. Tu wyszła ta z worka, wyjdzie po stronie. Dobra. Zobaczmy, czy to teraz wszystko wyjdzie tak, jak ma być. Jeszcze zobaczmy do druku, jak to będzie wyglądać. Do druku. Ampli, ok. Tak będzie to wydrukowane. No trochę tych zworek wyszło. Niepotrzebnych, bo to można było zrobić jeszcze troszeczkę cięższymi tymi ścieżkami. Można było popróbować to jeszcze inaczej rozwiązać, bo to jest naprawdę prosty schemat, także dobrze, słuchajcie, w następnej części wydrukujemy tą płyteczkę, zrobimy płyteczkę i będzie montaż w następnej części. Pozdrawiam, tylko teraz jeszcze muszę tu jakoś to się powyłączać. Dziękuję za obejrzenie. No i słuchajcie, zapraszam na forum Pirage. Jest ten projekt. Dojdzie właśnie ta płytka już niedługo. I wykonamy, podłączymy pod peceta i zobaczycie, jak fajnie można mieć. Są dużo lepsze jeszcze projekty. Są projekty, które mają po 30-40 przycisków, ale ja wątpię, żeby mapować aż tyle przycisków na każdym, na tym etapie do RetroPie, nie? Na przykład. Dobra. Zapraszam jeszcze raz na pirage.pl. Do usłyszenia.